Witaj Majo, Wajutrzenko, śpiew naszej polskiej krainie. Uczcimy ciebie piosenką, która w całej Polsce słynie. Witaj Maj, piękny Maj, u Polaków błogi raj. Witaj Maj, piękny Maj, u Polaków błogi raj. Nie rząd braci naszych cisnął, gnuśność w ręku króla spała. A ten trzeci Maj zabłysnął i nasza Polska powstała. Witaj Maj, piękny Maj, wiwat wielki Kołłątaj. Witaj Maj, piękny Maj, wiwat wielki Kołłątaj. Ale chytrość ci gadzina moc swój na nas gotowała. Z piekła rodem Katarzyna Moskalami nas zasłała. Witaj Maj, piękny Maj, rozszarpano biedny kraj. Chociaż kwitł piękny Maj, rozszarpano biedny kraj. Zaczynamy naszą audycję. Witam Państwa serdecznie po raz kolejny w Chochli Literackiej Online. Jak zwykle specjalny, jak zwykle wyjątkowy, dlatego Chochla Special. Dzisiaj jak zwykle dla Was Grzegorz Bike oraz Amadu Gindo. Siema, dzień dobry Państwu, witam. Będziemy roztrząsać problemy codzienności, jak zwykle codzienności koronawirusowej, bo innej niestety nie jesteśmy w stanie przywołać. W stanie sobie przypomnieć, tak. Przypomnieć w ogóle, już nie pamiętam nic. Tak, każdy dzień dla mnie to jest po prostu dzień, a nie kiedyś były wtorki, środy, nie, to już minęło. Teraz już jest każdy dzień z koronawirusem, każdy poranek zaczynamy od sprawdzenia liczby ofiar i nowych zachorowań, więc tak. Cóż, ale jeżeli już jesteśmy właśnie przy wspominkach, to wspomnijmy na chwilę i wróćmy do tych lepszych dni, do tych dni, kiedy codziennie nie sprawdzaliśmy umieralności. Chociażby do dnia pierwszej pracy. Bo wczoraj mieliśmy dzień pracy. Trochę oszukujemy, nagrywamy ten odcinek 2 maja, żeby wszystko było na tip-top, jak zwykle dla Was, ale więc wczoraj mieliśmy dzień pracy i z tej okazji postanowiliśmy, że wspominamy sobie trochę, jakie te nasze roboty były. Jakie najlepsze i najgorsze doświadczenie miałem w swojej karierze pracowniczej, tak? Tak, tak. Dla mnie trzeba od razu powiedzieć, że praca to jest ogólnie najgorsze doświadczenie. Tego najgorszego doświadczenia najlepsze i najgorsze odczucia. Spróbujmy sobie wybrać. No wiesz, Amadu, no ja zawsze wychodziłem z takiego założenia, że po coś ustanowiono to święto, święto pracy, bo pracę trzeba szanować. Dlatego podchodziłem do niej z pewnym należytym dystansem zawsze. Starałem się ją, wiesz, tak, może nawet trochę, wiesz, żeby nie nadwyrężyć tego zjawiska w moim życiu. Żeby ono nie spowszedniało. No tak, nie za dużo, bo to jak z najlepszym posiłkiem, prawda? Możesz się przejeść. Więc mam dokładnie. Dokładnie, dlatego nie chciałem, żeby ten wiesz, szczytne czyny, które zapewniają byt człowiekowi, one się nie przejadły jakoś. Rozumiem, ja też właśnie często się mówi, że kogoś praca pochłonęła, ja się nigdy nie daję pochłonąć. Raczej, wiesz, trzymam odpowiedni dystans, tak, to potem człowieka raz pochłonie, już jest po człowieku, prawda? A to trzeba tak powolutku, małą łyżeczką, delikatnie od czasu do czasu popracować, czasem nawet sobie tylko zajrzeć, nawet spojrzeć na tą pracę jednym okiem, dalej pójść spać, to trzeba, wiesz, tak, dokładnie, taktykę. No więc jaka była twoja najlepsza praca, jakbyś tak miał jedną wybrać? Może, wiesz co? A, the best of. No słuchaj, bardzo mi się podobało kiedyś, jak jeszcze zanim w ogóle ktoś w ogóle myślał, żeby przyjąć mnie na stanowisko takie, gdzie miałbym coś mógł pisać, w ogóle móc albo coś.
to miałem takie stanowisko, na którym praktycznie nic nie robiłem, co odpowiadało mojemu temperamentowi i mojemu wewnętrznemu zwierzęciu. Bo wiesz, jak dobierasz sobie pracę teraz w współczesnym świecie, to coach ci musi powiedzieć, jakie to jest wewnętrzne twoje zwierzę. No i moim był wychuchol pirenejski po prostu najwidoczniej, albo żuwacz czeski. Gdzie te wychuchoły pirenejskie pracują w takim wypadku? No słuchaj człowieku, ja dorwałem taką fuchę fajną. Miałem 8 zł za godzinę, siedziałem na krześle, patrzyłem sobie w kompa, człowieku, tak jest. I pobierałem kasę, bo byłem cieciem na salce prób po prostu u takiego kumpla i on miał wakat po prostu i przyjął mnie tam, no i sobie siedziałem tam całymi dniami po prostu. Przyjmowałem kasę od jakichś dzieciaków, którzy grali kurde heavy metal czy coś. Pomieszczenie było wygłuszone, bo tam trzeba dbać w tym biznesie o to, więc nie tłukło mnie bardzo to po głowie, no ale i tak było czasami głośno. Było spoko, no nie, było bardzo, praca była bardzo rozwojowa, zorientowana na... I o twoje też morale, tak? Żeby cię oczywiście. Za dużo tej muzyki wspaniałej też nie doszło, żebyś się nie znudził za szybko. Dokładnie. Psychiatryka zbyt szybko nie trafił, jak poprzedni goście na pisalce, tak? Tak. No i wiesz, no i bo mogłem się zajmować swoimi rzeczami, więc było spoko. I w zasadzie, no, może to nie było, nie wiązałem z tym przyszłości żadnej, o dziwo. Ale zapamiętałem sobie z tamtego okresu parę rzeczy i po prostu chciałem je, wiesz, w dalszą karierę jakoś włożyć. Widziałem, co jest dobre dla mnie, nie? Już wtedy. Więc... Pozwoliło ci to pracę oglądać z tej bezpiecznej odległości, tak? Zerkać na nią, nie dać się pochłonąć. Tak. No to ja mam też taką dosyć podobną historię. Okazuje się chyba, że te najlepsze prace to są te, w których najmniej trzeba robić. Ja wspominam tę pracę bardzo dobrze, bo to była praca na magazynie w centrum handlowym Reserve. Nie Reserve, Top Secret. To była taka marka, nie wiem czy ona jeszcze istnieje. Ja tam byłem podwójnie Top Secret. Panie, teraz to już żadna nie istnieje. Tak, ja musiałem chyba wstawać tam o 7 rano, żeby podjechać autobusem. No chyba mi to tak 45 minut zajmowało, ale było o tyle dobrze, że autobusy wtedy, bo to było w Opolu, były puste. Dzisiaj w Krakowie są pełniejsze, mimo tych wszystkich obostrzeń 18 ludzi. Więc zawsze można się było przepięknie wyłożyć. Miałem książkę grubą wtedy, pamiętam biografię Czesława Miłosza w Wierszawie, tak, można było sobie, całą przeczytałem podczas chyba tych 2 miesięcy pracy, tej jazdy okropnej. Jaki intelektualista, proszę Państwa. Dokładnie. Tutaj na magazynie robi, ale z Czesiem Miłoszem jeździ. Oczywiście, wiesz, miałem podkład do rozmyślań, bo potem dla odmiany, jak już przychodziłem do tej roboty, zakładałem sobie słuchawki na uszy i słuchałem takiego, wiesz, trudnego, wstrętnego amerykańskiego getto rapu i układałem te ubrania. Ładne dziewczyny tam pracowały, wiesz, miałem takiego też poświrowanego kierownika, który żył według sekretu. Był bardzo pozytywny do wszystkiego, taki nakręcony, więc on nawet by się chyba nie potrafił na mnie wkurwić, wiesz, jakbym musiał. Więc super praca, 8 godzin dziennie na malutkim magazynie z dziewczynami, kawka, herbatka, nic w zasadzie nie trzeba było robić, tylko czasem przyjąć towar. Od tych dziewczyn? Żyłem. Ale nie, no tak po prostu przyjeżdżał tam na magazyn ten towar i trzeba było go rozpakować, wiesz, i tam specjalnie jakieś kody kreskowe z niego ściągnąć i poupychać na odpowiednie szufladki. No to taka robota, wiesz, akurat jak się ma tych lat, nie wiem, 20 czy 18 i wiesz, że to będą tylko wakacje, to robota jak ulał, no bo zawsze można gdzieś tam trafić na jakąś budowę, wiesz,
dziwne historie z jakimś brzydkim kierownikiem, z żółtym wąsem od petów, który wrzeszczy na ciebie, że nic nie potrafisz i w ogóle wiesz, na czym ten świat stoi, nie? Wszyscy znamy ten typ. Ten typ ma, niestety. No, niestety. Ale jak już jesteśmy przy tych kierownikach z tymi wąsiskami, żółtymi, no to dawaj swoją najgorszą pracę, jaką byś. No, ten kierownik nie miał wąsa akurat, z tego co pamiętam, ale kiedyś A zęby miał? Bo to zazwyczaj albo ma wąsa, albo nie ma zębów. Czasem miał zęby. Bo to był taki, wiesz co, elegancik ten gościu to był. To facet wiedział, kurde, co w trawie piszczy, nie? Ale no. Słuchaj, poszedłem sobie z kumplem, kumpel był wtedy barmanem, nie? To najlepszy przyjaciel na świecie. No i poszedłem sobie do tego baru z tym kumplem i ten barman do nas mówi, słuchajcie, bo miałem nagraną fuchę, ale tutaj wiecie, no jest tak i tak i nie mogę niestety uczestniczyć w tym procederze pracy, więc może odstąpię go wam, wy się tam umówicie z tym gościem i mu pomożecie w tym, co on ma, nie? Mówię, no dobra, nie? Że można zarobić kasę. No, w porządku, nie? I się zastanawialiśmy, no i pytam się go, a co to będzie w ogóle? On mówi, słuchaj, przyjedzie gościu takim małym trakiem i będzie trzeba go rozładować po prostu, no nie? No i sobie się, dobra, no to nie jest takie znowu wymagające mały intelektualnie. Trak, jak nie urośnie, to całkiem tak. Dobrze. To może dam radę, nie? W sensie, może dam radę. Młody byłem wtedy, sprawny, jak pantera, nie? No to przed wypadkiem to jeszcze było. Przed wypadkiem, który na zawsze mnie złamał jako istotę ludzką. No ale nie wracajmy do tego. Mhm. No i poszedłem sobie tam, kurde, z tym kumplem pod ten adres, to było w Nowej Hucie. No i stoimy, nie? Taki był bardzo deszczowy letni dzień. No i stoimy tam. Facet się spóźnił z tym trakiem. Chyba godzinę. Jak przyjechał tym trakiem, to okazało się, że to nie jest trak, tylko ciężarówka w ogóle. I to nie mała, tylko duża. Wiedziałem, że urośnie. Wiedziałem, że urośnie. Tak to jest z tymi małymi trakami do wyładowania. Tak. Małymi, często właśnie przeprowadzkami, nie? No i on, tak. Kumpel ci mówi, mam przeprowadzkę, bierz parę mebli tylko, zaraz wpadniesz, wypadniesz godzinka i mamy wszystko zrobione, nie? A tam... No właśnie. Czteropokojowy apartament. No właśnie, no właśnie. I to, stary, to jak to eskaluje teraz, co ja cię powiem, to po prostu siadaj, nie? Słuchaj, jest tak. Wchodzimy na tą ciężarówkę, nie? Ono ją otwiera i mówi, słuchajcie, bo ja prowadzę takie przenośne zoo po prostu, no nie? Mam wystawy w Zakopanem i w Krakowie i po prostu sezon się skończył w Zakopanem. I ja mam, wiecie co, no ja normalnie to wystawiam różne rzeczy, albo jakieś tarantule, albo jakieś węże jadowite, albo coś takiego. No i ludzie se chodzą i na to patrzą po prostu, no nie? No takie egzotykę taką uprawia, nie? No i no dobra, co to w ogóle jest? Zamówi akwaria, nie? Spoko. A my, no to spoko. No to wchodzę tam, ściągamy te pierwsze akwaria. Ciężkie to takie, bo to ze szkła, to szkło to ciężkie. Akwaria wielkie takie, jak na tygrysa po prostu, nie? Mm-hmm. Wiesz, standardowe akwarium na tygrysa. Wyobraź. Ja myślałem, że one w klatkach siedzą, wiesz? To właśnie w akwariach. Bo jak je realizują jakieś nagrania filmowe, to żeby nie było widać krat, to siedzą w... No i ważne. Ja się na tym znam, po prostu nie będę teraz zanudzał. No masz historię związaną z tym. No tak, oczywiście, nie? Coś wiesz, gdzieś byłeś, coś widziałeś, ja się nie... No pewnie. Bengale, nie Bengale, wszystko. Słuchaj, no i ja wchodzę na tego traka, biorę to akwarium do łap. Nie? Tam, wiesz, leje ten deszcz cały czas, więc ja się boję, że mi się to akwarium wypierdoli. I ja tam patrzę, a tam w środku te zwierzoki dalej są, te wszystkie jadowite węże, te parantule i inne te stwory wszystkie. Ten deszcz leje, winda jest zepsuta oczywiście, a facet musi mieszkać w najwyższym bloku w Hucie, no bo nie ma jej, nie?
No i po prostu no dramat był. I no z takiej małej robótki, która miała być tylko rozładunkiem, to się zrobiło tak, że my tam siedzieliśmy 10 godzin chyba. Było strasznie, zwierzęta były na jeszcze... Nie kąsały, nie próbowały cię na przykład tam ukąsić przez te... Strasznie mnie chciały. Tak, ja się bałem się pytonów zawsze. Ale tutaj to, jak ta bestia patrzy ci w oczy, to ty wiesz wtedy. No tak, że... a ty jeszcze na schodach, 9. piętro i... Tak. Wiesz, jak... No, ja zobaczyłem bestię, a bestia zobaczyła człowieka i wtedy zmieniłem się na zawsze, ale no... Podjąłem... To wiesz, zapłaciłem wielką cenę za to, nie? I wow. Na szczęście nie... Ta pustka zajrzała w głąb ciebie i odtąd już nigdy nie byłeś taki sam. Tak. Zmieniłem imię na 2 dni na Rupert. Pytonlika. Pytonlika. No, było przesrane, nie? A w ogóle później to trwało 10 godzin łażenie z tymi akwariami, stary. Ja nawet nie wiem, jak można tak długo rzeczy tyle... Tam nie było aż tyle tych akwariów. No nie wiem, było ich dużo, nie? Ale... Jak można takie coś robić 10 godzin? Nie wiem, on się spóźnił na pewno półtorej, no ale naprawdę, trwało to, byśmy jak z jakiejś zaklętej pętli czasowej, nie? Naprawdę, tam się działy już jakieś, bo te węże to wudu były jakieś widocznie, nie wiem, no nie wiem, nie wiem. Nie. Nie mieliście tam akwarium, nie mieliśmy. Tygrysem nie wnosiliście. Nie, ale właśnie, i wiesz, my się tak naprawdę, bo my młodzi byliśmy, panie, my nie wiedzieliśmy, na ile się to umówić z tym gościem na pieniądze. My się umówiliśmy chyba na jakieś tam takie 30 zł, nie no, może więcej, 50-70 zł, nie, z gościem. Ale wiesz, no warunki... Na głowę? Nie, no, nie, bo było nas dwóch tylko, wiesz, i to my na łeb mieliśmy dostać, bo powiedzmy 60 zł, nie, bo nie pamiętam dokładnie teraz, ale i ten gościu tak, wiesz, przyuważył, że trochę, wiesz, chyba głupio mi było, bo tak, wiesz, mówił, że to mały trak, że akwaria są puste, że nie wiadomo, co to jest, a później się okazywało, że wszystko jest razy 7, nie? No to pomyślał sobie, słuchajcie, chłopaki, to było to, może ja wam dam jakiegoś większego pieniążka i tak dalej, nie? I słuchaj, nie, ten kumpel wtedy się odzywa, nie, my jesteśmy honorowi, było umówione tyle, weźmiemy tylko tyle, nie? Tak to jest, tak, z tymi honorowymi właśnie. Tak, zniszczyło to naszą przyjaźń. Domyślam się, że to nie mogło się tak dobrze skończyć. No niestety, no honorowi, wiesz co, honorowi marnie kończą. I co ten kumpel teraz robi? Wiesz coś o nim? Sprzedaje gacie, tak. Bartek, pozdrawiam cię. Sprzedaje gacie na Tomeksie, ostatnio przynajmniej sprzedawał. No i proszę państwa, tak się kończy unoszenie się honorem właśnie. Tak się kończy uderzenie. Zostajesz właśnie Tedem Bundym czy Alan Bundym, przepraszam. Alan Bundym, Tedem Bundym jeszcze nie, ale kto wie. Kto wie, co się tam jeszcze wydarzy. Frustracja narasta w każdym bądź razie. Dnia na dzień. Ileż można sprzedawać gacie? No właśnie. No. Ale to dobrze nieużywane jakieś na przykład. Spoko. Gacie z blizną. Z drachą. Tak. Z drachą czasu. Słuchaj, dobra, no Amadu, to trwało długo, to co ja mówiłem, a wyjaw jeszcze to swoją najgorszą robotę, jaką odbywałeś. 1 maj minął, mów, jaka, co świętowałeś wczoraj, jak pamięć po jakiej, jakim znoju. Tych robót było sporo słabych, które wykonywałem, bo ja miałem taki zwyczaj, że... Widzisz, bo ty miałeś inne podejście. Ja się zraziłem raz i później nie pracowałem aż, wiesz, do studiów. A ja byłem głupi, wiesz, i cały czas to brnąłem, nie wiem czemu. Nie wiem, miałem taki po prostu zwyczaj biednych ludzi, że jak studiujesz i wracasz do domu na przerwę, no to musisz iść do pracy. Nie będzie się opierdalał. Więc trochę tych robót było, ale najgorzej było, jak właśnie wyjechałem do Szkocji. Myślałem, że po prostu zarobię krocie, wiesz, miałem kumpla. Elegant.
miałem tam kumpla już z metą, studenta, wszystko tam miał nagrać, mówił piękne tutaj historie przede mną. Roznosił. Szkockie dinary miały się sypać. Tak, ale wiesz, ja się jeszcze kłóciłem z moją dziewczyną, wtedy koszykarką, taką z Wrocławia, pamiętam. I... taką wyższą od ciebie nawet. No nie, nie była taka wysoka, ale swoja baba. Trochę tego ciała było. I pamiętam, że kurczę, wiesz, ja jechałem z taką myślą, no mówię po angielsku, już byłem w Wielkiej Brytanii na robocie wtedy, no ale przyjechałem i kurczę, się okazało, że ten szkocki to nie jest angielski w ogóle, że wiesz, że oni mamroczą. Pocieszało mnie tylko, że mieszkaliśmy tego czasu z Australijczykami, którzy przyjechali tam na Fringe Festival. Mhm. I oni mieli dokładnie takie samo zdanie, że ci Szkoci zupełnie nie mówią po angielsku i że oni też ich nie rozumieją, więc przynajmniej tym się mogłem pocieszyć. No i po dwóch tygodniach nie znalazłem, jedyną pracą, jaką mi się udało znaleźć, to była praca pod tytułem Człowiek Słup. W tym momencie Fringe Festival i ja wystawałem w tym momencie jako słup. Miałem taką karteczkę, taki znak nawet, że tutaj możecie zjeść kanapki, 10 metrów dalej jest restauracja taka i taka, polecam. To była jakaś tam odmiana Subwaya. I pamiętam, że stał tam ze mną, wiesz, taki biedny Hiszpan i też był człowiekiem słupem. Dwójka gości słupów, każdy miał książkę, czytaliśmy sobie też tam jakieś pierdoły i ubolewaliśmy nad swoim losem, że po Złote Góry przyjechaliśmy, że miał być tak pięknie, że Fringe Festival, a wszyscy świetnie się bawią, a my z tymi słupami jak pajace po prostu. Czyli ale pogadałeś sobie, tak? Czyli tak. Możemy obalić powiedzenie gadać jak do słupa. Dokładnie. Dwa słupy gadały. To był ten moment historyczny, kiedy widzisz. Nawet nie wiedzieliśmy, że tworzymy historię w tym momencie. To jest lepsze niż Beckett. To może by nas to trochę pocieszyło, no. Ale wyjechałem, bo chyba dwóch tygodniach ukłuła mnie duma. Jeszcze próbowałem gdzieś tam czegoś poszukać, ale już byłem w takim stanie psychicznym i przez tą dziewczynę, i przez tą robotę, i przez tą Szkocję, że wróciłem. Przez tą niską koszykarkę, tak? Tak, jeszcze się spóźniłem na autobus, prawie nie zdążyłem. Pamiętam, że to był mój największy wyczyn sportowy. Przegoniłem autobus przez cały przystanek. Z torbą. Z torbą na plecach, tak. Udało się mi dojechać na lotnisko. I na drugi dzień, jak tylko dojechałem do Polski, okazało się, że te 10 funtów, które miałem w plecaku, to są szkockie funty i ich nie rozmieniają w Polsce. Więc na szczęście wracałem z kolegą, który mi pożyczył. Przez przypadek go też spotkałem. Tam były same szczęścia w nieszczęściu. Pożyczył mi właśnie jakąś kasę. Wróciłem do domu. Jak wróciłem, to właśnie kolega, u którego mieszkałem, powiedział mi, że dzwonili do mnie właśnie z biura pracy, że mają dla mnie pracę. Piękna sprawa. Trzeba było zostać, no ale niestety. Więc ludzie wracają z pięknymi historiami z Edynburga. Podziwiałem, bo to jest piękne miasto naprawdę, ale nie mogę się nigdy wspiąć na te wyżyny i podziwiać razem z nimi. Szkocja już na zawsze pozostanie taką kartą w mojej historii, no niestety. A dowiedziałeś się przynajmniej, czy noszą majty pod tymi kiltami, czy to jest... czy nie? Nie, to zależy, wiesz, jak bardzo pijani są. I nie zapomną. Rozumiem. Okay. Ale kiltów było mnóstwo, bo to był Fringe Festival, jeszcze udało się tam kilka zobaczyć też fajnych stand-upów. Nie, okay. Z perspektywy czasu patrzę na to, może nie tak źle, no ale nie udało mi się podbić Szkocji. No nie zostałem Seanem Connerym.
Jeszcze przyjdzie czas, tak. Jeszcze przyjdzie czas. Jeszcze przyjdzie czas. No to co, może jakąś pioseneczkę teraz puścimy. Puścimy dobrą. O. Puścimy pioseneczkę Adriana Szubkę. O, który coś się o pracy. Połączy. Coś o pracy. Tak, on ma potem jakieś? Adrian, no właśnie, Adrian nam opowie, jak wygląda życie muzyka. Jego perspektywy pracy, jak tam jemu się z pracą powodziło, jaka była jego najlepsza i najgorsza robota. Dobra, słuchajcie, proszę Państwa, to jest, specjalna chochla, taka specjalna, że mamy nawet gościa już w tym momencie na antenie, będzie już zaraz z nami. No proszę Pana, niesamowite. Super. Co się tutaj dzieje? Ta chochla się rozwija, my po prostu pączkujemy podczas tego maja, rozwijamy się, kwitniemy. Tak, trzeba pączkować, a nie prądkować, proszę Państwa. Ej, to jest, zapiszcie sobie. Widzimy się po małej przerwie, a Was zapraszamy na piosenkę. Hej! Czas tutaj to krótka chwila, zapowiadał się nieźle, lecz tak szybko mija. Tyle jeszcze rzeczy do zrobienia, a dzień się kurczy, zima się zbliża. Nie ma co ukrywać wszystkich rzeczy, to ja nie zdążyłbym zrobić, choćbym przeżył świat. Wstaję zdrowy co rano i wciąż mi mało. Oczekuję zmian, lecz znowu to samo. Robię jak co dnia. A iluzja trwa. Taki jestem sztywny, chcę zadowolić wszystkich. Czy ładnie mi w tej trumnie, czy ktoś poda mi tu whisky? Jestem przekonany o racji swego zdania. Każdy inny punkt widzenia, no to po prostu żenada. Na jutro wszystko odkładam, zajmę się tym z rana. Tylko ciut odpocznę, może zrobię sobie dobrze. Wciąż mnie okradają i ciągle im mało. Odwrócę wzrok, tak jakby nic się nie stało. Ile to już lat, za tym goni świat. Ile to już lat, za tym gonię sam. Ten sam syren i śpiew tych samych lal i tak od lat, a w mediach wciąż bez zmian od lat, wciąż straszą, wciąż się trzeba bać. Magiczny pokaz wielkich sił, pelikan łapie tak wiele ryb i nie oddziela od siebie już nic. Żołądek zmieli to wszystko w mig. Zwierzęconych marzeń.
go. No i wracamy do was po krótkiej przerwie. Tym razem niespodzianka. Mamy z nami gościa, wykonawcę właśnie piosenki, która przed chwilą poleciała. Adrian Szupkę jest z nami dzisiaj na antenie w ostatnim odcinku. Tylko za pomocą materiałów i swojej twórczości. Dzisiaj jako głos, który również będzie opowiadał nam o swoich opiniach, no i właśnie utworach. Adrian, przywitaj się z gośćmi. Przywitałem się z gośćmi, witam się z gośćmi. Cześć. Czujcie się przywitani, goście. Czujcie się przywitani, bardzo mi miło, witam serdecznie, pozdrawiam mamę i tatę. No, to musisz teraz dopilnować, żeby słuchali nas. To już będzie chyba wtedy z jakichś 5 słuchaczy. No, łącznie z naszymi rodzicami. Ktoś mi tam napisał, że posłuchał, wiesz, i był zaskoczony, nie wiem czym, ale... Chamstwem nie właśnie. Wiecie, że w ostatnim odcinku przeklnęliście tylko jeden raz? O, komu przypadł ten wielki zaszczyt? Wydaje mi się, że Amado tylko raz przeklnął, także wygrałem. Wtedy zrozumiałem, że to jest faktycznie chochla jakaś taka internetowa i że nie odbywa się wieczorem. Różnie to może, można poczuć klimat, chociaż przez chwilę. No, nic, no nie wiem, ja to właśnie bardziej pamiętam ten klimat, jak o 4 w nocy przychodziła barmanka i taka załamana patrzyła na taflę szkła rozbitego na ziemi. To mniej więcej tak bardziej pamiętał chochle, a nie, że jedno przekleństwo. Tam czekasz na jego, kiedy będzie? Maestro Jakubowski zawsze o takich sytuacjach, jak się potłukło szkło, mówił, że jest noc kryształowa na chochli. Ja wiem. No, także tak jest. No. Dla tych, którzy tam nie przychodzą i nie byli, może od razu powiemy, że nikt nie ginie na chochlach, nikt nie umiera, nikogo nie szkalujemy. No tak, oczywiście. Wydaje mi się, że Łukasz jest ogólnie specjalistą od mocnych żartów. No nie wiem, przecież wydało mi się to śmieszne. Adi, no, powiedz coś o swojej kawałku, którego mieliśmy okazję posłuchać przed chwilą. Wiesz, to wszystko jest tak pocięte, jest, że ja nie za bardzo wiem. Bo to jest nowa twórczość i my nie do końca się w niej specjalizujemy. Tak samo jak my się zmieniamy, mówiłeś z Chochlą, no tak samo ty dokładasz do swojego repertuaru nowe piosenki i... Wydaje mi się, że poszły zwierzątka teraz. Tak. Chyba był umówiony zwierzątka. No to nie wiem, co mam powiedzieć na ten temat. Piosenka jest jaka jest. Dobrze się bawiłem, jak ją nagrywałem. Całkiem niedawno, a wymyślona była jakoś, jak z tekstu wynika, jak się zbliżała zima. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Mamie się podobała. To najważniejsze. To najważniejsze i powiem ci jeszcze jedna rzecz. Najważniejsze też jest zdrowie. Po prostu tyle ci powiem. Ale walnąłeś teraz kielicha, czy co? Spokojnie. Nie powiem. To jeszcze nie powiem, nami, nie powiem. Wieczór przed nami. Kryształowa noc jeszcze nastanie. Wspomnijcie jego słowa. Słuchaj, Adrian, bo my tutaj sobie tak gaworzyliśmy wesoło. Normalnie drzemy łacha, jak po prostu te dwa stare tetryki, co są w Muppet Show. Tak się staramy utrzymywać takie loty. Generalnie to są nasze ambicje. Ale okay. Dzisiaj zrobiliśmy tak bardziej wspominkowo. Yamadu wymyślił takie fajne pytanie, w zasadzie dwa pytania, które jakby regulują nasz flow, naszych przegadanych, jak ustaliliśmy audycji. I te pytania to, Amadu, jakie to pytania? Jaka była twoja najgorsza praca z prac, które kiedykolwiek miałeś okazję wykonywać? Przypominasz sobie? Przypominam sobie co najmniej parę, ciężko mi wybrać tą najlepszą, najgorszą. Bo praca to ogólnie nie jest fajna rzecz, tak? Już do nie, tego dlaczego?
Nie no, na początku, że staramy się, prawda, unikać, nie dać się pochłonąć, że tutaj wiesz. Poszubkę, tak. Powiem ci tak, pracę trzeba szanować po prostu. To jest moje hasło na dzisiaj. Szczególnie jak występuję. Tak, szczególnie w dzisiejszych czasach. No właśnie, bo tutaj teraz odcięło cię od twojej pracy, prawda, nie? No, tak było. Nie możesz wykonywać zawodu, tak samo jak mój zaprzyjaźniony prawnik i lekarz. Zabrali mu możliwość wykonywania zawodu, niestety. No, słuchaj, nie jest źle, nie jest źle. Najgorsza praca, jaką miałem, myślę, że jedna z takich gorszych, co mi się przypomina, była w Holandii. Praca za granicą. Praca na saksach szkodzi na maksa i mogę to potwierdzić. 120%, słuchajcie. To było mniej więcej, no nie wiem, parę lat temu, ale pojechałem do Holandii na miesiąc dorobić sobie na gitarkę. I mieli mnie umieścić, ja tam mniej więcej podałem swoje preferencje i tak dalej na rozmowie wstępnej tak zwanej. No bo w Holandii można mieć różne preferencje teraz już. Tak. No więc podałem swoje preferencje i wylądowałem na cały dzień w masarni, słuchajcie. Byłem świeżo upieczonym wegetarianinem wtedy. I wylądowałem na cały dzień w masarni i przez mniej więcej tydzień nie mogłem się z siebie pozbyć jeszcze tego zapachu tej padliny całej. Bo oni pomyśleli, że jak ty jesteś świeżo upieczony wegetarianin, to cię trzeba w tym utwierdzić jeszcze, wiesz, żebyś nie przeszedł na tą ciemną stronę. Może, słuchajcie, bo to jak już to zobaczyłem od środka, to już naprawdę już wtedy stwierdziłem, że nigdy więcej. Cały dzień przerzucałem takie, no dobra, w sumie może oszczędzę szczegółów, naprawdę bardzo działało. Widziałeś produkcję mięsa od środka, tak, dosłownie od środka. Nie wiem, od której strony to było nawet. Ojej, te rureczki zazwyczaj są w środku, w zwierzątku. Ile wytrzymałeś w tej pracy? Cały miesiąc? Nie no, nie, jeden dzień tam tylko byłem. Bo ty w tym kwestionarzu wpisałeś, że masaż lubisz, że lubisz masaże. Nie, zupełnie nie. No to nie zupełnie wiem. Zupełnie nie. Moja teoria upadła. Praca. Najlepsza praca może. Słuchajcie, tam był taki burdel w tej firmie, że wszystkie teorie upadają. No bo Holandia, no to co miał powiedzieć? Jakbyś w Watykanie stary pracował, to może by było. No, ale w sumie jak jeździłem autostopem, to widziałem, chyba to jest jeszcze gorsza praca, jak Murzynka wybiegła w dzielnicy Czerwonych Latarni za jakimś trochę niedorozwiniętym gościem z telefonem w ręce, który ją nakręcał i ona taka biedna leciała za nim przez pół ulicy i go tam wyzywała, by ją kręcił. Jak ona była w oknie, coś tam. No, dziwna akcja. No, także Holandia to jest pewien taki chyba rodzaj umysłu. Wolność no, kosztuje. Nic nie jest za darmo na tym świecie, proszę państwa. Chcecie być wolni, każdy chce, ale no, trzeba zapłacić cenę. To widzicie teraz, jaki zgniły jest Zachód. No, po prostu. Tak. Jest. Bo nie mówiliśmy ci, Adrian, ale nasza tutaj audycja jest nakierowana, zorientowana jest prawicowo, wiesz? Okej, dobra. Czyli że co to znaczy? Bo ja trochę nie w temacie. Jedna Polska katolicka, Unia takie klimaty teraz. Nie, i absolutnie jesteśmy za tym, żeby aborcję... Legalizacją. Tak. Nie wiem. Za legalizacją i księży. I płaskiej ziemi. Ej, proszę nie wrzucać wszystkiego do jednego worka. No nie, trochę się wysypało z tego worka już. Księża i płaska ziemia, wow. Dla odmiany. Księża na księżyc, ale tak dla odmiany jeszcze opowiedz nam coś pozytywnego o tym, żeby... O tej twojej najlepszej pracy. Coś, co miałeś okazję wykonywać, co ci sprawiało przyjemność i było super i chętnie byś poszedł. Na pewno was teraz zaskoczę, ale moją ulubioną pracą jest koszenie trawy. O!
To za metafora piękna. Ty, człowieku, jesteś poetą. Piękne, chochla literacka, właśnie o to chodzi. Super. No, to jest gość. Gdzie tą trawę kosisz? Wiesz co, lubię ją wszędzie kosić. Gdzie dają zlecenie, tam koszę. Okay. W koszeniu trawy jest najważniejsze to, żeby w pewnym momencie się zmieniła w siano. Które też no właśnie, ja myślałem, że chodzi o siano, że siano się kosi, ale trawy też można kosić i czerpać z tego radość. Ty to nic nie wiesz. Nie, tak naprawdę to bez żartu. Nie, to była moja pierwsza praca w życiu. Koszenie trawy? Tak, to była moja pierwsza praca w życiu. Moja ciotka mnie zatrudniła na swojej działce i to były moje pierwsze pieniądze zarobione w życiu, także w sumie no, mam sentyment. No to pięknie. Koszenie trawy prawie jak tak na amerykańskim filmie, nie? Rozwożenie mleka, gazet, koszenie trawy, to są takie typowe zajęcia dla pierwsza praca młodego chłopca wchodzącego w okres dojrzewania, nie? Kalafiornia. Tak. No, pięknie. A ja też miałem kolegę, który pracował w Holandii, miał taki okres czasu pierwszych swoich prac, nie? Że tak powiem, to takich, że tak powiem, young adult, no nie? W takiej kategorii. I gościu miał tak, że pojechał tam raz i jakiś taki organizacja pracy, która szukała pracy dla ludzi z Polski, to mu znalazło bardzo fajną fuchę, bo wiecie, bo znał 3 języki, czy ile tam, znaczy, no może nakłamał, ale się umiał dogadać, to najważniejsze. I jeździł takim meleksem, słuchajcie, i zarządzał ludźmi, którzy zbierali śmieci z trawy właśnie, a propos trawy też. I super była praca. Mówił, tylko jak tam jest papierek jeszcze, podnieś. No właśnie. I słuchajcie, jak tam pojechał za rok, no to idzie do tej firmy, która tam go zatrudniała, zrzeszała go i tak dalej z tymi innymi ludźmi. I wyobraźcie sobie scenę taką jak z Hollywood po prostu, absolutnie. On wchodzi na ten plac, widzi ten budynek i widzi też taką wielką metalową kulę, która burzy ten budynek, no nie, i tak dalej. I sobie myśli gościu, no to przyjechałem do pracy. Tylko firmy nie ma raczej już. Chyba, że się do chmury przeniosło. Ale nie wysłał maila, listu, myślał, że go tak bardzo kochają, no, że tak po prostu się przyjedzie i tam firma będzie na niego czekała z otwartymi ramionami. On już zbierał na swój własny meleks. On był tak przekonany, że będzie związał swoją przyszłość właśnie z tym zarządzaniem konserwatorów czy zieleni, co ta, nie wiem, coś takiego. Że po prostu podobało mu się tam bardzo. No tak, ale zawiedziony był niesamowicie. Ale wiecie, co jest najważniejsze? Nie poddał się. Poszedł do dzielnicy burdeli, chodził i tam podchodzi do niego facet nagle i mówi, stary, nie potrzebujesz pracy, bo widzę, że jesteś jakiś taki smutny, no nie? On mówi, kurwa, no pewnie, że tak. I wyobrażacie sobie, że w Polsce tak było? Że podchodzą do ciebie na ulicy i oferują ci pracę? Oczywiście, że nie. I pytam się go właśnie wtedy, to czym ty się zajmujesz, panie kolego, teraz tam? A on mówi, no, pracuję w ice barze. A ja mówię, co to jest ice bar? Bo wtedy w Polsce ja nic nie wiedziałem. W ogóle nic nie wiedziałem. A on mówi, że to jest takie, że tam wchodzisz, a tam wszystko jest z lodu, nie? I szklanki są z lodu, człowieku. Bar jest z lodu, no wszystko jest z lodu. Nawet fotele są z lodu, nie? Wszystko jest z lodu po prostu, rozumiesz to? Wszystko. No i... Widziałem to. No i pytam się go, wiesz, a ty jesteś tam barmanem, czy kim tam jesteś? A on mówi, nie, Eskimosem. No i stał z taką, wiesz, napisem takim ice bar w stroju Eskimosa. No to i... że jak on był Eskimosem tak jest, w Holandii, tak a ja jestem murzynem w Polsce, to też mi powinni płacić za to tak technicznie. Oczywiście. Czemu jest ja bardzo słabe. Jest wręcz historyczne miejsce w Krakowie, apteka pod murzynem. O, może, no. Może to jest mój ice bar. Może jeszcze jest biały kitelek, gdzie będę sprzedawał leki już. Jak apteka z murzynem? Doktor Mogale. Będę doktorem Mogale wreszcie, tam się spełnia. Tak. Wow. No dobra, słuchajcie, to zróbmy może przerwę na jakąś pioseneczkę po tym, co.
Przeobgadaliśmy pracę na wszystkie możliwe sposoby. Także no dobra, tym, to... Tym, co mieli, już się odechciało, już nie chcą. Po naszych historiach. No dobra, polecam koszenie trawy, polecam serdecznie. To jest konkluzja moja na teraz. A ja polecam koszenie hajsu. Nie. Siana. I Eskimosów polecamy. Tak. Eskimosów też, ksiano dobra, też. Ale tym razem może troszeczkę się przeniesiemy ze święta pracy, bo jest dopiero 2 maj, już to omówiliśmy. Jutro mamy święto Konstytucji 3 maja, więc Krzysztof Korczyński teraz takim małym, patriotycznym wierszem już zupełnie na serio dla Państwa. No dobra. I widzimy się po przerwie. Anachroniczny patriotyzm, dziś zapomniany, niemodny. Nikt nie ma na to już ochoty, nawet poeta jest bezpłodny. Kto z nas pamięta słowa roty, której w dzieciństwie go uczono? To zapomniany patriotyzm, który tak bardzo poniżono. Przegranych powstań ciężkie brzemię, obchody klęski narodowej i krew, co nasączyła ziemię. To w szkole nam wbijają w głowę. Czy duch obudzi się w narodzie i orzeł skrzydła znów rozwinie? Kto dziś do walki stanie godzien, gdy przegra, zginie? Go. To był Krzysztof Korczyński ze swoją najnowszą twórczością, proszę Państwa. Wracamy teraz do studia naszego fruwającego. Trudające studio chochli literackiej. Tak, w którym prowadzę audycję razem z panem Amadou Gindo i gościmy na antenie nikogo innego, tylko Adriana Szubkę, proszę państwa. Kiedyś Rolling Stonesi też mieli takie przenośne studio w traku. No to było coś, no. Nie wiem, czy latało. No pewnie latało nie jedno tam w środku. No jak to byli Rolling Stonesi, to myślę, że latało wiele rzeczy. No nie. Łącznie z grupis. Panowie, ale koniec tych żartów. Tutaj kolega Korczyński podejmuje bardzo ważny temat i się trzeba do niego odnieść, proszę państwa. Trzeba się ustosunkować. Trzeba się przestań mi tutaj takie wulgaryzmy podkładać w usta moje. Stosunkować. O patriotyzmie trzeba porozmawiać. Współczesnym. Adrian, co to znaczy dla ciebie? Dlaczego ja? Bo jesteś gościem. Ja chcę na końcu. Jak na apelu. Muszę przemyśleć sprawę. No dobrze, no to Amazon. Zgłasza mnie przygotowanie. Chyba każdy musi przemyśleć tą sprawę, bo to jest chyba bardzo prywatna sprawa dla każdego z nas. Ja nie wiem, czym jest patriotyzm do końca i wiesz, no myślę, że to jest takie pojęcie, którego szuka każdy z nas przez całe życie i że ta definicja się zmienia. To jest tak, jak wiesz, ważne, jak te najważniejsze pytania, nie? Czym jest miłość na przykład, albo co to jest szczęście rodziny, wiesz, no to są takie rzeczy, których myślę, że człowiek się uczy z czasem i z każdym rokiem życia dochodzi do jakichś takich nowych wniosków, nabiera trochę życiowego doświadczenia i widzi to trochę inaczej. No, Krzysztof, my specjalnie i wydaje mi się, że to bardzo widać po Krzysztofie, który napisał do mnie, czy ten wiersz nie jest, aby na naszą taką jednak lekką formułę tej audycji, czy on nie jest zbyt poważny, ale to widzisz, że to samo to, że on nie chciał sobie robić jaj w takich właśnie okolicznościach, 3 maja. Jasne. I postanowił, że ugryzie to w sposób poważny, nie? To już świadczy o pewnej takiej dojrzałości. Dla mnie patriotyzm to jest wykonywanie swojej roboty, to jest właśnie to jest wykonywanie swojej roboty jak najlepiej potrafisz czasem. Może nie ze względu na to, ile ci za tą robotę płacą, tylko dlatego, że chcesz zrobić tę robotę zwyczajnie jak najlepiej. Chcesz, żeby ktoś z tego skorzystał i
i zależy ci, żeby to było, żeby to, co robisz, było dobre i nie robisz tego tylko i wyłącznie ze względu na rachunek ekonomiczny, tylko no fajne. Jakaś większa, podoba mi się. Wartość ci przyświeca. Ja bym tak to określił na dzień dzisiejszy. A ty, Grzesiu? Aha. Ja mam problem. Ja, bardzo ładnie. Bo dla mnie Polska to piękny kraj. To dźwięk chopinowskich nut. I tak dalej. Ale czasami jestem tak wkurwiony, nie? Strasznie mi się nie podoba, co tu się dzieje w ogóle, nie? I wiesz, i wydaje musisz mi się zacząć tak... zacząć czytać inne wiadomości. Chyba tak. Bo, ale tak jak pisał Grzesiu Ciechowski, to i tak mi się chce z nią tańczyć cały czas. Więc spoko, jasne, ale czasami wydaje mi się, że współczesne pojęcie patriotyzmu, bo to może mniejsza o to, co ja o tym sądzę, bo to jest faktycznie dojrzewające, ciągle zmieniające się uczucie i tak dalej, bo to jest bycie Polakiem, to bycie w związku. A ta osoba... związku. Tak, a ta osoba też się, wiesz, zmienia cały czas. Na naszych oczach i tak dalej, i tak dalej. I spoko. I niech tak będzie. I niech to będzie testowane, prawda, przez czasy i wszelakie zmiany. I ja to rozumiem, jasne. Ale czasami mi się jawi taki obraz, że bycie współczesnym patriotą to jest głównie dbanie o, wiesz, przyrost naturalny, bo wtedy, bo to się opłaca, bo dostajesz zasiłek i 500+ i co tam jeszcze innego i se żyjesz w swojej słodkiej patologii albo gdzieś w jakimś, przepraszam, ale zadupił takim społecznym, moralnym, o to mi chodzi, i no tam nie dzieje się nic dobrego niestety i chyba nigdy się nie stanie, prawda, chyba że no co, zaczniemy jakąś kurde pracę u podstaw, czy co, znowu, ale to już było i nie pykło. No, ciężko, wydaje mi się, że o tym też trzeba mówić, nie? Co ci się nie podoba. Tutaj też poruszyłeś ważny temat, wiele, teraz mamy takiego dumnego, mam wrażenie, napuszonego patriotyzmu w kraju. Ludzie mówią, że jak to mówić, jaka ta Polska wielka, jaka wspaniała, a ja z drugiej strony widzę w tej krytyce też jakąś wartość dodaną, że trzeba też mówić, jeżeli ci na jakimś zależy, to nie wstydzisz się powiedzieć, że coś jest nie tak, tak? Albo głośno mówić o problemach, które trzeba rozwiązać, bo to, wiesz, jak mawiał nasz wielki poeta, nie kala gniazdo ten, kto je kala, tylko ten, kto mówić o tym nie pozwala. Czy jakoś tak, jakoś tam, czy kala gniazdo? No, w każdym razie. Dobra. Tak, pytanie jest jasne i oczywiste, tak? Czy coś z gniazdem. Coś z gniazdem i czy powinniśmy te nasze bolączki narodowe podkreślać, czy o nich mówić, czy je właśnie zamiatać pod dywan i absolutnie tutaj nie powiedzieć złego słowa na temat Polski, prawda? Bo, wielu, skarżymy na Polskę, nie? Ludzie skarżą na Zachodzie na Polskę. Ja mam różne podejścia, mi się zmienia to, czasami mnie zaskakuje to, jak Polacy potrafią być wielkoduszni i tak dalej. I nie tacy, wiesz, jak to na Zachodzie, znaczy... Jak istnieje coś takiego, jak się mówi w Polsce o tym, jak się o nas mówi za granicą, że Polak to jest utalentowany człowiek, ma dryg do języków i jest bardzo rzetelnym pracownikiem. Czasami tak, jasne, ale nie w przeważających procentarzach jakichś tutaj. Nie dajmy sobie tego wmówić, to jest taka, wiesz, jakaś... Jakiś stereotyp, no, który... No, taki dobry stereotyp, którego jest wiele prawdy, jak w każdym, ale no, też nie można być zaślepionym i mówić, że tak. Wszyscy Polacy po prostu... Tacy. No właśnie, a też czasami mam taką fazę, że sobie myślę... Fazę w sensie odcinek jakiś taki myślenia, nie? Jakiś taki tok, w którym tkwie parę dni na przykład. I sobie myślę, Jezus, jesteśmy po prostu spaleni jako ludzie. W sensie mamy tak okropne charaktery w ogóle, że no matko boska, tylko że no co, Meksykaninem zostanę?
Walijczykiem? Czy może jakimś innym Bengalem? Wrócę do tego słowa, bo dzisiaj chodzi za mną. No nie, no trzeba starać się nie być dobrym Polakiem, bo co to znaczy? Wy nie jesteście Polakami, wy jesteście dobrymi Polakami, ten. To my kształtujemy to, jacy są Polacy i to ja decyduję, jakim Polakiem jestem, nie? I ja chcę być takim, a nie innym. No staram się być dobrym, ale też jestem menda. No i cóż, tyle mam do powiedzenia. No tak, wszyscy dokładamy cegiełkę do tego obrazu, no okay. I coś w tym jest, masz rację. Dobra, to mnie się podobało to co mówiłeś, Amadu, że no to co mówiłeś, nie będę zabierać czasu antenowego. Bardzo mi się podoba też filozofia Grzesia. Ja mógłbym dodać na przykład coś takiego, że może ugryzę to troszeczkę od innej strony, że to jest wszystko bardzo ważne, o czym mówicie. I tak samo, nie wiem, jakieś... no bo to jest jedna z takich rzeczy, która jest gdzieś tam głęboko w człowieku, w każdym człowieku siedzi i że jest to dla każdego bardzo ważne, no nie? Więc... spoko jest mieć jakieś zdanie na ten temat, spoko coś tam uważać, odkładam na bok co dokładnie, tylko że warto też mieć do tego dystans, dlatego że jeśli faktycznie się jest o czymś przekonanym, to nie trzeba tego bronić z kałachem w ręku i wrzeszczeć po prostu niebogłosy, że to jest racja i tak jest na pewno, bo jakby... wydaje mi się, że jak ktoś jest czegoś pewnym, jak ktoś na przykład, nie wiem, kocha ten kraj i kocha tych ludzi i tak dalej, to nie musi o tym wszędzie rozpowiadać, nie musi tego okazywać w jakiś bardzo taki, nie wiem, empatyczny sposób albo coś takiego. No tak, a czy musi nosić odzież patriotyczną? To jest pytanie właśnie, co myślicie o odzieży patriotycznej? Mnie to... Bo, weź to jest tam, bardzo ja, ciekawe. Na serio chciałem powiedzieć, a ty się tu znowu zjebę robisz. Ej, nie, ja absolutnie... Odzież patriotyczna jest bardzo spoko, dlatego że wydaje mi się, że jest stworzona przez Polaków, daje zarobek polskim firmom. No okay. Wcale nie, ona jest chyba robiona gdzieś w Chinach, człowieku. No właśnie, tragedia, ja chciałem zupełnie poważnie ten temat potraktować, no bo mówiłeś o obnoszeniu się, tak, że nie musimy się z tym obnosić, nie musimy wszystkim pokazywać, a myślę, że ta właśnie odzież patriotyczna jest jakimś takim oświadczeniem, jakimś, wiesz, takim, które chcemy, ludzie chcą pokazać. No, a że są teraz patriotami tak... dzisiaj i mają taką potrzebę, tylko właśnie pytanie, czy no to właśnie. Jest potrzebne. No, ale dochodzimy do tego, że tu rzucasz złote słowa, że ktoś komuś jest to potrzebne. No to jak jest mu to potrzebne, no to niech to robi, no, skoro jest mu to potrzebne. Mi by się przydało, tylko żeby się więcej ludzi uśmiechali. O, widzisz, no. Koszulki mogą nosić, husaria niech tam króluje na koszulkach, tylko... Niech furczą te skrzydła tam, pierzaste. No, tylko żeby się uśmiechali, żeby nie patrzyli czarno w przyszłość i już wszystko jest źle i w ogóle trzeba wstawać z kolan i nie wiem co kogoś jeszcze. Wypędzać z kraju, komunistów wieszać, nie? Właśnie, no, o to mi chodzi, to jest bardzo ładna klamra, gdzieś powiedział bardzo dobrze, żeby sobie nosili ludzie te koszulki, tylko właśnie byli tacy uśmiechnięci, bo czasem większym chyba gestem patriotycznym jest, nie wiem, zagadanie do kogoś na ulicy, że już tak się rozmarzę, albo po prostu zwykły uśmiech, czy jakiś taki życzliwy gest, a nie właśnie ubieranie się, czy robienie się wielkiego patrioty i bycie zwykłą gnidą, no jak to wszyscy mamy czasem w zwyczaju, tak? Już sobie powiedzieliśmy, że ten nasz charakterek narodowy też potrafi być różny, nie? Czasem. Ale ja też się w ogóle, bo poruszyliście taką sprawę o wypędzaniu ludzi z kraju w ogóle, no nie? I popatrzcie, jesteście patriotami i tak dalej. I stoimy przed wyborami prezydenckimi, które ja myślę, że to historia ocenia, wiesz, kto jest patriotą, a kto nie, nie? Że ludzie sami mówią o sobie, że jestem patriotą, troszeczkę mnie zawsze wzbudzają we mnie taki brak zaufania, wiesz, taki wątpliwy. Kwestia, kto potem pisze tą historię, wiesz.
Zwycięzcy! Ale... No właśnie. Ale słuchajcie, no są zaraz wybory, no nie? I ludzie na przykład są tacy, którzy, wiesz, są takimi patriotami, że oni kochają Polskę i tylko Polskę. Jakaby nie była. Dobrze. No właśnie, ale do tego też zmierzałem, no. I że wypieprzyć wszystkich tam z naszego kraju i tak dalej, bo ja na przykład nie jestem za, tam człowiek taki mówi sobie na przykład, że ja nie jestem za imigrantami, nie jestem za, wiesz, ludźmi o odmiennej orientacji niż ta heteronormatywna i tak dalej, no nie? Albo jak, w ogóle za innymi niż ja. I co, wybierze sobie takiego prezydenta na przykład i ten prezydent mówi, spoko, załatwimy to, nie będzie ich u nas. No, jak, nie? Znaczy, co zrobić się dokładnie, bo nie wiem. Trzeba właśnie... nauczyć też ludzi, wiesz, że jak jesteś gospodarzem w domu, no nie? To nie jest tak, że jeśli czegoś nie tolerujesz, to zniknie, tylko no, musicie wypracować sobie jakąś formę współżycia i niestety to się opiera na tolerancji. I chociaż to może brzmi jak takie wielkie dyrdymały i puste słowa, no to tego w Polsce jest naprawdę tak. Jakoś tak nie czuję tego myślenia, że jest zdrowe jakieś, że idzie do jakiegoś normalnego ciągu logicznego takiego, który sprawi, że faktycznie, wiesz, ułożą się te sprawy w ogóle. Także nawet jak ktoś mówi Polska dla Polaków, to że ma na myśli wszystkich Polaków. Ja mam zawsze takie wrażenie czasem, jak widzę, że Polska tych dla Polaków, naturalizowanych też. Ale tylko dla tych heteroseksualnych Polaków. O prawicowych poglądach najlepiej, tak, nie? Tak. A Anglia dla Anglików i Polaków. Ale Polska dla Polaków. Dokładnie. No także tak jest, no niestety. No i no. No i taka majówka właśnie. No i taka majówka. Zła. Głęboka. Była głęboka majówka. Wybierzmy może teraz jakiś patriotyczny utwór naszego wieszcza chochlowego, Debilio Cudenzo. Macie jakieś swoje typy na ulubione piosenki? Bo myślę, że już o tych patriotycznych wątkach powiedzieliśmy bardzo wiele, a jak się jeszcze będzie... Ja myślałem, Amadu, że wysłuchamy twojego, prawda, tutaj wykładu o historii Konstytucji 3 maja w trzech słowach, który był bardzo piękny. Dawaj, opowiadaj nam. No myślę, że to była bardzo postępowa konstytucja jak na swoje czasy i Polska po niej bardzo szybko zniknęła z mapy Europy. I to... Amen! Pamiętać, że to jest taka piękna karta, ale może nie w dobrym momencie ogłoszona, prawda? Bo już jakby to powiedział na pewno ktoś z obozu rządzącego, Polska wtedy już była na kolana i powstać się nie udało. No rozumiem. Coś z tymi kolanami mamy na przestrzeni wieków, cały czas jakieś kolana. Musimy chyba sobie zrobić, słuchajcie... Też bolą kolana, ale to no, w koszykówkę gram z Amadu. No tak. Chociaż nie przyznajesz się do tego. Za zbyt wysoko chcesz nielegalne. Latać, to cię bolą kolana, wiesz? Jak jesteś realistą. Ej, ale ja tylko rzucam, tak. Ja w ogóle nie skaczę prawie. No właśnie. Na ugiętych kolanach, to nawet ja wiem. A w rzucaniu co jak co jestem mistrzem. Nie możesz, nie, bo może Polska czasem chciałaby być takim Michaelem Jordanem narodu, wiesz, i za wysoko skakać. Słuchajcie, ja mam ale plan. Ale to niestety Euroliga, wiesz, Basket Liga nam pozostaje, więc nie ma co tych kolan nadwyrężać, bo ten sezon jeszcze długi. Ja mam... wiesz co, Jordan też do swojej świetności dochodził lata, także dajmy jeszcze trochę czasu. No tak, ale wiesz, no kolana musiał mieć sprawne, nie? To jest mój plan na następne audycje, słuchajcie. Będziemy gadać tylko, kurwa, o kolanach. O tym, jak... Tylko o Jordanie! Tylko o Jordanie i o tym, że Polska staje z kolan. I zadzwonimy do tych gości od Artresanu, żeby nas sponsorowali. Będzie super. Jesteśmy ustawieni. Bo mnie pracy potrzeba, chłopaki, tak? Jakoś, bo może się dogadamy faktycznie. Ale ja słuchaj, jako... no na przykład moja...
moja co chwilę wydaje na jakieś bilety internetowe, koncerty, pieniądze. Weź, że se zrób koncert u siebie w domu i będziesz już miał pracę z powrotem. Już mam przynajmniej jednego kandydata, który wyda na to pieniądze. Ale nie, naprawdę, ludzie! W sensie Edyta, czy co? Nie sądzę. No nie, moja mama, nie? Ale słuchajcie, naprawdę, to jest niesamowite zjawisko. Ja ostatnio to oglądałem właśnie, że ludzie sobie po prostu kupują bilet i wtedy są zapraszani do streamu i sobie oglądają koncert normalnie i to dalej. Wiesz, no i można herbatkę zrobić, nie trzeba z domu wychodzić, czyli tak jak zawsze chcieliśmy, tak naprawdę. Możesz, no, możesz fajny ten koncert dzisiaj wieczorem, ale tak mi się dupy nie chce ruszać z domu. O. Zostaje. To jest przyszłość. Jednak masz możliwość posłuchania swojego ulubionego muzyka na żywo, wiesz, ze wszystkimi niedociągnięciami, technicznymi błędami, to zawsze, wiesz, jakimś robi klimat też. Ta wąska widownia, może że internetowa, no to mimo wszystko daje taki, wiesz, efekt bliskości z artystą, nie? Bycia sam na sam. Witajcie serdecznie, prosto z domu na Dell Microphone, teraz... O, widzę, że już to masz. Widzisz, Adi, już jesteś blisko. Ćwiczę, bo skoro już jesteśmy na antenie, to jakoś próbuję się przełamać do tego. Rozumiem. Dobra, puśćcie tę piosenkę. Każdym żartem chyba robi się coraz bardziej czerstwo. Adrian, ja mam nadzieję, że w końcu się ureguluje u ciebie sytuacja. Czy będziesz nawet, wiesz, pornosy kręcił, to... Właśnie uregulowanie to by było, to jest dobre słowo. Też bym się chciał uregulować z płatnościami na przykład. Miło by się było. Ogółem rzecz biorąc, uregulować było się było bardzo miło. No. Amadu, jakie mamy te piosenki do wyboru? Dajmy piosenki są następujące. Krótka ballada o poezji. Bajka o królewnie, policjantach i słoniu. Edes. Regni Principalis. No rozumiem. To jest takie, no. To Gregorians. Kolejne do rządu. O. Potem mamy piosenkę. Ja bym wybrał pozycję numer 2 ze słoniem. Ale... Poproszę pozycję profesjonalną ze słoniem. Potem mamy piosenkę Kowadło. Jeden dzień przy... Pajac i Kostucha. Co? Metafora melorecyta. Pajac i Kostucha to jest taka średniowieczna pieśń. On się na co dzień zajmuje graniem muzyki średniowiecznej. Więc... Kto? Debilio Cudenzo? No serio. On naprawdę? W Portugalii tam bardzo mocno jest zaangażowany w produkcję właśnie takiej muzyki. Ja nie wiem, czy to jest patriotyczne teraz, tak jak sobie o tym myślę, ale spoko. I tak, nasz gość wybrał słonia. Ja chcę ze słoniem. No tak, jak gość, to... Gość w dom, Bóg, honor, ojczyzna w dom. Dokładnie. Więc nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić Państwa na kolejną piosenkę Debilio Cudenzo, tym razem coś o słoniach. Miałknąwszy oraz muknąwszy, stanąłem pod wieżą ogromną, by zbudzić królewnę ze snu stuletniego, co była odeń nieprzytomną. By zbudzić królewnę ze snu stuletniego, co była odeń nieprzytomną. Więc mówię miau i muu i nawet me, lecz ona wciąż trwa w swoim śnie. Więc rykłem wstawaj, ty jedna królewno, to cię uratuję na pewno. Więc rykłem wstawaj, ty jedna królewno, to cię uratuję na pewno. Lecz królewna moje wołanie ma w dupie głęboko, głęboko i słychać tylko chrapanie z okienka na wieży wysoko. Więc myślę, odpalę jarmatę,
co stoi przed konsulatem jako pomnik ofiar przemocy, tych co się szwendali po nocy. Jako pomnik ofiar przemocy, tych co się szwendali po nocy. Działo to, odpaliłem, co zbudzić zmarłego potrafi. Królewny tym nie wzruszyłem, co na swym łożu wciąż chrapi. Królewny tym nie wzruszyłem, co na swym łożu wciąż chrapi. Dwa policaje się zbiegły, co łomot ten usłyszały. Jest zabronione walić z jarmaty, tak one mi powiedziały. Jest zabronione walić z jarmaty, tak one mi powiedziały. Musisz pan teraz iść z nami, hej, do aresztu ciemnego, co kłapie żelaznymi drzwiami i szczury grają w chowanego. Co kłapie żelaznymi drzwiami i szczury grają w chowanego. Ja im zaś rzekłem, nie pójdę, bo to stracenie jest pewne. Ja muszę muczeć pod wieżą, ja muszę ocalić królewnę. Ja muszę muczeć pod wieżą, ja muszę ocalić królewnę. Na to mi jeden z nich gada, królewny tam dawno już nie ma. Tam teraz słoń dziwny siedzi i chrapie trąbami trzema. Tam teraz słoń dziwny siedzi i chrapie trąbami trzema. Ma troje uszu na głowie i trzy ogony przy zadku. A ty, co strzelałeś z jarmaty, pójdziesz do lochu gagatku. Ty, co strzelałeś z jarmaty, pójdziesz do lochu gagatku. Rzekłem, do lochu nie pójdę, choć świat by miał się zawalić. Mam w dupie tę waszą królewnę, ja chcę tego słonia ocalić. Ja w dupie mam waszą królewnę, ja chcę tego słonia ocalić. Więc się policji wyrwałem i słonia sam wypuściłem. I na jego grzbiecie hen pojechałem, tam gdzie jeszcze nigdy nie byłem. I na jego grzbiecie hen pojechałem, tam gdzie jeszcze nigdy nie byłem. I na jego grzbiecie hen pojechałem, tam gdzie jeszcze nigdy nie byłem. A więc wracamy po przerwie, witamy serdecznie po piosence The Billy Okudenzo. No i jak już porozmawialiśmy o święcie pracy, o patriotyzmie, jak już poruszyliśmy te ważkie dla kraju i dla społeczeństwa tematy,
no to może porozmawiajmy o majówce, tak? Bo to był okres, w którym ludzie grillowali, wychodzili na zewnątrz, spędzali czas na świeżym powietrzu, spotykali się, a teraz niestety to wszystko nam zostało odebrane. No jak żyć? Jak żyć, panie premierze? Macie jakieś recepty? Tak, przejść na wegetarianizm, wtedy nie ma problemu z grillowaniem. A co ty, człowieku małej wiary, nie wiesz, że można cukinię grillować, człowieku? Bakłażan można grillować. Bakłażan se wygrilluj. Wszystko jest lepsze, jak się to robi bez grilla. Co ty, o co ci chodzi teraz? No co, no. Nie wiesz, że Polska... Skoro i tak nie można grillować, to próbuję jakoś podratować sytuację, no. To podratujesz sytuację wtedy, jak ci powiem, że Polska to węglem stoi, więc trzeba go spalać. Dobrze, to Grzej, mamy tutaj debatę małą. Grzej jest za grillowaniem. Adrian zupełnie nie, wegetarianizm. I znowu ideologicznie, prawda? Grillowanie i węgiel, czy wegetarianizm i brak grilla. Są grille na przykład też, które są bezwęglowe i odbywa się w nich spalanie, wow, na przykład gazowe albo elektryczne. Wow. Tylko one są drogie, no faktycznie, na polską kieszeń, że tak powiem. Dobrze, kochani, ale my tutaj nie o rodzajach grilla, tylko o sposobach na radzenie sobie z brakiem tychże cudowności, jakimi jest możliwość grillowania. Co robicie w tę majówkę? Jaki jest wasz plan? Ja powiem otwarcie. Super audycję. Tak. Ja powiem otwarcie. Cicho, bo potem wszyscy zaczną nagrywać i stracimy tych 5 ludzi, którzy nas słuchają w tym momencie. Ej, nawet no, oni już się przejdą. Będzie 1000 gości, będzie fajnie. Zrobimy taki radiowy festiwal. Wszyscy są podpięci i jest streaming wielki. Słuchajcie, ja nie będę ukrywał, że od pewnego czasu łączę się z ludźmi poprzez internet i wtedy w mniejszych lub mniejszych ilościach popijam piwko. Chociaż nigdy mi się to nie zdarzało, nie face to face, to teraz przekonałem się do tej dziedziny i no daję radę. Można. Echlanie. Dla chcącego nic trudnego. Państwa, tam, puszczamy sobie jakiegoś Counter-Strike'a, myślę, że Apple wypuści za niedługo jakiś iBeer. iBeer, tak. Nie, wszystko się da. Życie zawsze znajdzie drogę. Słuchajcie, nie a szczególnie jest alkohol. Picie w miejscach publicznych nie jest bardziej nielegalne niż było przed kwarantanną, co mam powiedzieć też. Mandat więc jest większy teraz, chyba. No mandat złotych jest większy, no bo słuchaj, wszędzie dałeś postojowe i tak dalej, no to ktoś musi na to zarobić. No kto? Alkoholicy? Prawda? No tak, no i oni kto jak to, ale oni to mają pieniądze. No właśnie. No ale nie, no słuchajcie. To dobrze, że już jestem po terapii. Nikt nie... No właśnie. Nikt nie, wam nie zabrania... I zapada taka niezręczna cisza. Przynajmniej ci nie złapią. A my musimy martwić. Mnie już nie złapią. No tak. Nie ma. Nielegalnie gram w koszykówkę. Teraz mam takie Była taka historia, graliśmy z Adrianem i przyszła dwójka policjantów i kazała nam założyć maseczki. Bo ktoś komuś z okna, kto nas obserwował, już się nie spodobało. No widzisz, ale to jest. To jest dziedzina sportu, który jest bardzo dotykowy, że tak powiem, prawda? Tak się chyba to nazywa. Kontaktowy. Nawet. Kontaktowy, dotykowy, może być nawet bezdotykowy. To wciąż nie są zapasy. To zbliżeniowy, nie, o. Nie, aż tak chyba nie, ale rzeczywiście jakiś kontakt jest. No. Może na poziomie piłki nożnej mniej więcej bym to porównał do tego. No tylko rozumiem. Trenowaliśmy rzucanie generalnie i staliśmy od siebie 15 metrów mniej więcej, ale nieważne. No, trudno. Ale no,
to jest, nie wiem, bo w takim razie to nie było zgromadzenie, można było to robić w dwie osoby, prawda? Tylko, tak, że no... dlatego nam kazali założyć maseczki, no ale spróbuj właśnie biegać i uprawiać sport w maseczce. Ale kolego, bo są specjalne maseczki takie, które ubierają sportowcy, żeby faktycznie kardio im rosło, no nie, i tak dalej, więc specjalnie to niektórzy sobie ubierają właśnie, żeby się przyduszać troszeczkę. Zależy, jakie kto ma preferencje. Następną maskę, jaką sobie zaserwuję, to owinę sobie taśmą klejącą całą twarz. W takim hełmie, jakim możesz, jak będę ćwiczyć kardio twardo. Ja polecam, wczoraj odkryłem, po raz pierwszy wypróbowałem też taką, mam przyłbicę higieniczną właśnie. O kurwa. I ją zakładasz sobie na czoło, to jest taki, wiesz, no na gumce to trzymasz. Ale... i naprawdę można w tym oddychać swobodnie. Jak przyłbica, to ja nie akceptuję. Jak nie będzie pióropusza solidnego, to nie zaakceptuję takiej przyłbicy. Pióropusz z przyłbicą tylko, tak? Musi. No jak, kurde. Jak sama nazwa wskazuje. Tak. Rozumiem. Jak się pokaże bez pióropusza na mieście, no wejdź. A na boisku to już w ogóle. Wygląda ta przyłbica idiotycznie, ale widziałem za to mnóstwo ludzi biegających w maseczkach i mnie to zupełnie nie przekonuje. Natomiast w tej przyłbicy nie kręci cię. Masz przynajmniej widocz, widzisz wszystko, no i możesz oddychać, tak? Dociera powietrze, masz jakiś przebieg, nie masz zakrytej twarzy żadnym materiałem, nie? To, więc jakby co. A ja miałem takie ostatnio przejście, powiem wam, dziwne. Ale poszedłem sobie z kolegą spotkać się niezgromadzeniowo, bo w duecie tylko i wyłącznie właśnie wieczorem w pewne miejsce, w które chodzimy razem, żeby obcować z naturą, prawda? Sobie wspólnie. I z browarami i wódą. Nie, ale z ciekawości zaszedłem po drodze do sklepu monopolowego. Z ciekawości. A jednak! Gromadzą się ludzie przed tym sklepem całodobowym, prawda? I no, jest dużo ich tam, nie? I faktycznie no, ludzie tam się jakoś tak nie przejmowali tym prikazem, żeby no, prawda, nie obcować ze sobą tak gęsto, nie? No idę w tej maseczce. Ja staram się, ja uważam, że tą kwarantannę nie dostaliśmy za karę, tylko faktycznie, żebyśmy nie zachorowali na nic, nie? No i staram się do tego stosować, tworzyć przestrzeń dla osób, żeby nie musiały ze mną wchodzić w bliski kontakt i tak dalej. Znaczy, tą się kieruję przez całe swoje życie. Ale idę sobie tam, zrobiłem sobie zakupy w tym sklepie, słuchajcie. Wychodzę, a tam jakaś taka kobita się do mnie drze, że człowieku, ściągnij te maseczkę! A ja się odwracam do niej i się zapytuję jej, a dlaczego? Przecież no, ona mnie chroni i chroni ciebie przede wszystkim, kobieto. A ona mówi, ściągnij ją, bo dostaniesz zapalenia płuc! No i nie zrozumiałem, poszedłem stamtąd i tam już do końca wieczoru nie wiedziałem dlaczego niby, ale no może coś z cyrkulacją powietrza czy coś, no nie wiem, a tak, może tak, po prostu... Różne są teorie. No mówi się, że przez to, że po prostu jest jakiś zamknięty obieg w tej maseczce, no nie zamknięty, tam powietrze oczywiście przechodzi przez nią, ale w ograniczony sposób, to wdychasz bardzo wiele dwutlenku węgla, który wypuszczasz. Mhm. Nie wiem, na ile to jest sprawdzona teoria. Zupełnie się pod nią nie podpisuję oczywiście, ale gdzieś tam obiło mi się o uszy. I że wcale noszenie tych maseczek nie jest takie zdrowe. Ja staram się nosić je po prostu jak najmniej z tego tylko i wyłącznie względu, że mnie wpływają i mnie się słabo w tym oddycha, więc... Rozumiem. Ściągnąłem faktycznie maseczkę, bo jak inaczej miałbym sobie później zapalić papieroska, prawda? No więc... Ale jak oddychałeś przez filtr, jak to kiedyś powiedziałeś? No właśnie, no Dawid Barański mówił, że w Krakowie dobrze jest, tak... jest jarać, bo się oddycha przez filtr wtedy. No, zresztą tutaj w Krakowie to już wszyscy są przyzwyczajeni mniej więcej do maseczek i nikogo to tak bardzo nie dziwi. Zawsze znajomi teraz spoza Krakowa mówią, kurczę, ja tak mi dziwnie, jak idę ulicą i widzę tych ludzi w maseczkach, a
Ja bym się już przyzwyczaiłem. A Krakucy dawno spoko, normalka. Może teraz trochę mnie to martwi, że ich jest szczególnie dużo po tym, jak wprowadzili przymusowe noszenie tych maseczek. Natomiast wcześniej tak, jakby takie pojedyncze osoby, które spotykałem w tych maskach, jakiejś wielkiej, wielkiego zdziwienia we mnie nie wzbudzały. No dobra, to wiemy, że ja łamię zakazy i chodzę sobie grać w koszykówkę. Grzesiu łamie zasady i chodzi sobie zapalić papieroska na powietrze. A ty jak łamiesz zakazy w takim razie, Amadu? Ja sypiam ze starymi kobietami. No to nie powinienem się z nimi kontaktować, ale nie mogę się powstrzymać. Po prostu to jest. The rules. One piszą, dzwonią, wiesz, i te starusze. Panie Amadu! Bo znowu się kolanko zepsuło, musi pan przyjść do kolanka mojego. Dokładnie. Zrobić zakupy. Jak tu odmówić takiej? No nie da się. Nie da się. Trzeba robić. Każdy ma swój krzyż, to jest mój i trudno. Tak. No dobra, a na serio? Co na serio? No ja z tobą gram w koszykówkę na przykład. U mnie w pracy szczególnie nie obowiązuje jakaś wielka kwarantanna pod względem, wiesz, nie ma pracy zdalnej, więc chodzę do pracy codziennie. Tak na zdrożkę? Tak, więc codziennie pojawiam się w biurze i przeprowadzam trochę lekcji. Oczywiście myjemy rączki, tak, trzymamy dystans, ale no, firma musi pracować, jest to firma zajmująca się jakimiś takimi inwestycjami w polskich kolejach, więc po prostu tam te inwestycje dalej idą, odbywają się, ktoś to musi nadzorować i tak dalej. Więc trzeba cisnąć. Prawda? Trzeba cisnąć. Ale cieszę się, bo przynajmniej... Później ludzie narzekają na to polskie PKP, a nie słusznie, prawda? Bo się poprawiło znacznie. No właśnie, więc, ale z drugiej strony... Jakoś mało przekonywująco to było. Ja przynajmniej już nie podróżuję w kiblu. Jakiś stary pancur nie drapie 40-centymetrowym nożem po tym kiblu, jak chcesz się odlać, co? A nie, dobra, to był tylko pociąg na Woodstock. No właśnie, a wagony do przewozu bydła. Poza tym oni się nie zajmują modernizacją samych wagonów, tylko tej torów i całej infrastruktury kolejowej, a jak wiemy też chyba jednak czas dojazdu do pewnych miejsc się zmienił. No. To Pendolino przynajmniej może pomknąć trochę szybciej do tej Warszawy i myślę, że w wielu miejscach jest to. Nie będę w ogóle robił jakiejś kryptoreklamy. Ale to moja zasługa. Pamiętajcie, ludzie, jak rozumiem. Do Warszawy z Krakowa. Ja tłumaczyłem te ważne kontrakty. Dokładnie. Tak. To wszystko jest moja zasługa. Mi wystarczy, że raz powiem z audycji Artresan, powiem raz i już też mam załatwione. No, ale no dobrze. U mnie się tam wiele nie zmienia, a tak bardzo chyba nie łamię tych zakazów. Oprócz właśnie tej koszykówki, no bo czasem trzeba wyjść i to chyba nawet jest dobre dla ludzkiej odporności, żeby, wiecie, od czasu do czasu wyjść, coś robić. Myślę, że też te wszystkie zalecenia, nie wiem, czy mogę to powiedzieć na antenie, ale są nadinterpretowane przez wiele osób i oni zupełnie siedzą w domu, z nikim się nie spotkają, nosa nie wyściubią, prawda? No ale jednak od czasu do czasu mały spacerek w jakimś bardziej odludnym miejscu czy w mniej zatłoczonej porze, myślę, jest wskazany. No, a akurat mamy dobrą sytuację. Sytuacja jest naprawdę dobra, bo żyjemy w Polsce, a nie w USA, więc boiska do koszykówki to naprawdę bardzo takie intymne miejsce, gdzie nie spotka się nikogo. Tak, no osób jest niezbyt wiele, więc zachęcamy do uprawiania sportu i seksu ze staruszkami, bo one są ewidentnie bardziej samotne w tym okresie. One tego potrzebują, ja rozumiem. Ale słuchajcie, bo to jest ważne właśnie to, co powiedzieliście. Dlaczego? Wy... nie chodzi mi o staruszki, Jezus, nie. Dlaczego?
Chodzi mi o to, że faktycznie, wiecie co, jak mówiłem wcześniej, my nie jesteśmy za karę w tej kwarantannie, tylko żeby to nam coś dało, prawda? Albo nie zabrało nam wręcz czegoś, no nie? I dostaliśmy pewne, wiesz, obostrzenia, które musimy przejmować i trzymać się ich i tak dalej. I jasne, ale jeśli wiemy, po co one są i się, wiesz, stosujemy, po prostu dbamy o to, żeby, wiesz, żeby się nie zarazić, to jak, wiesz, spotkacie się na tej koszykówce, będziecie trzymać od siebie dystans, to spoko, tylko się na Boga, nie całujcie tam ze sobą na przykład, albo co. Jasna sprawa. A ja w ogóle... I spoko będzie, no. To jeszcze dodam coś takiego, bo czytałem dzisiaj wywiad z Nergalem, tam słuchałem tej jego płyty, która nie jest behemotem. I ciekawe to było bardzo, sam taki urywek tego wywiadu, że nigdy jeszcze nie miał tyle czasu na to, żeby pobyć ze sobą, na przemyślenia jakieś o ważniejszych rzeczach niż tylko robota, deadline'y, trzeba cisnąć i tak dalej, więc może faktycznie nam się to bardziej przyda niż ciągłe gonienie za marchewką na kilku. Tak. Bo nie jesteśmy króliczkami, a przynajmniej nie wszyscy. Albo osiłkami. No i ja akurat mieszkam w takim miejscu, gdzie samoloty latały na balice i teraz jest dobra cisza, fajna, podoba mi się. Tak, a jeśli się spotkać z ludźmi, to niekoniecznie to znaczy w zatłoczonym klubie, gdzie jest miliard osób, tylko na przykład właśnie ta jedna, z którą możesz wtedy faktycznie porozmawiać. I to jest super, nie? O, no właśnie. Nie jakiś tłum, tak, znajomych, który każdy powie tylko, co słychać, tylko jakaś wartościowa rozmowa na ważkie tematy dotyczące kraju, konstytucji, rynku pracy. No i pozostają jeszcze internetowe konferencje, to jest teraz miazga. Tak, to wszystko, czyli to, co nam, co wam dzisiaj zaproponowaliśmy, drodzy słuchacze. Właśnie. Takich rozmów, jak my dzisiaj ją odbyliśmy z naszym starym przyjacielem, a dzisiaj gościem, życzymy również i wam. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. I proszę państwa. Zostańmy przy tym. A na prezent trzeba poczekać. Amadou Gindo, Adrian Szupkę, ja, Grzegorz Likę. Dzięki wielkie. Hej! Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. The weight of the world was on my shoulder. Pressure to break or retreat at every turn. Facing the fear that the truth I discovered. No telling how all this will work out, but I've come too far to go back now. Looking for freedom, looking for freedom. And I find it may take everything I have. And I find it may take everything I have.
take everything I have. I am looking for freedom, looking for freedom, and I find it may take everything I have. So not giving up the always been hard. If I do the things easy way, I won't get far. No, I won't get far. Hasn't been very kind for me lately, but I suppose it's a push from moving on. In time the sun's gonna shine on me nicely. Something tells me good things are coming. I ain't gonna not believe. Looking for freedom, looking for freedom, and I find it may take everything I have. Take care.